Rosyjski gaz wciąż pozostaje narzędziem szantażu w rękach Kremla. Władimir Putin podpisał dekret w sprawie handlu gazem i tu cytat z nieprzyjaznymi państwami. Moskwa grozi wstrzymaniem dostaw, jeżeli któryś z krajów nie będzie chciał zaakceptować nowych warunków. Sankcje bardzo mocno uderzają w rosyjską gospodarkę. Władimir Putin szuka sposobów na zminimalizowanie ich negatywnych skutków. Jednym z nich ma być płatność rublem za gaz. Putin już rozmawiał w tej sprawie z kanclerzem Niemiec. Putin szczegółowo poinformował Olafa Scholza o tym, jak można przeprowadzić płatności za gaz w rublach. Udzielono bardzo dokładnych wyjaśnień. Poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin rozmawiał też w tej sprawie z premierem Włoch Mario Draghi. Słowa Putina były następujące. Istniejące kontrakty pozostają w mocy, a europejskie firmy, i on zaznaczył kilkakrotnie, że reguła ta dotyczy tylko ich, dalej będą płacić w euro albo w dolarach. W praktyce będzie to wyglądało tak, że od jutra rozliczenia za gaz będą musiały być regulowane ze specjalnych kont. To za ich pośrednictwem waluty będą wymieniane na ruble. Pozwoli to Kremlowi na manipulowanie ceną rubla. Aby kupić rosyjski gaz, muszą otworzyć rublowe konta w rosyjskich bankach. To właśnie z tych rachunków będzie płacone za gaz od 1 kwietnia. Jeśli takie płatności nie zostaną dokonane, uznamy to za niewywiązywanie się przez klienta ze swoich zobowiązań. Poinformował prezydent Rosji Władimir Putin. Kreml wciąż trzyma w garści wiele krajów stosując gazowy szantaż. W ciągu tego roku zdołamy wyeliminować naszą zależność od importu ropy i węgla. Mówił kanclerz Niemiec. Do niezależności energetycznej jednak długa droga. Niemcy przez długie lata uzależniały się od rosyjskich dostaw gazu. Wspólnie z Kremlem prowadziły także szkodliwą dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej politykę energetyczną, budując gazociąg Nord Stream 2. Dziś z Niemiec i wielu innych krajów Europy do Moskwy każdego dnia w ramach opłat za gaz płyną miliony euro. Miliony, które zasilają krwawą wojnę na Ukrainie.